Dzień dobry. Dzień dobry. Czym się pani zajmuje? Od kilku lat prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne i w międzyczasie zajmuję się również fotografią. Fotografią przyrodniczą i fotografią komercyjną. Skąd się wzięło to zainteresowanie? Zainteresowanie fotografią ma ścisły związek z tym, że prowadzę gospodarstwo, ponieważ to zajęcie to jest ciągłe przebywanie wśród przyrody. To ma obserwacja pór roku, obserwacja zwierząt, obserwacja roślin. Ostatecznie skłoniło mnie to do zakupu aparatu i od tej pory już zaczęła się prawdziwa pasja. Ja z aparatem nie rozstawałam się właściwie wcale. On był ze mną w polu, zawsze leżał w pogotowiu. Pierwszy obiektyw, który kupiłam, to był obiektyw makro, 90 mm. I zaczęłam obserwować przez niego zupełnie inny świat. To był makroświat, to był świat małych zwierzątek, małych robaczków. Można było robić bardzo duże powiększenia roślin. To tak jakby się wchodziło w zupełnie inną rzeczywistość. Potem było tak, że zapragnęłam troszeczkę bliżej spojrzeć na większe zwierzęta. Zazwyczaj widziane przez okna samochodu sarny, czy gdzieś tam mignął mi jeleń. Zastanawiałam się, jak to by było, gdyby się udało być bliżej. Do tego potrzebowałam oczywiście następnych obiektywów, bo fotografia przyrodnicza to jest ciągłe inwestycje, bo ciągłe sprzęt, coś nowego potrzeba. Nauka. Nauka o zwierzętach, bo żeby zrobić zdjęcie jakiegoś gatunku, trzeba bardzo dokładnie znać zachowanie tego gatunku. To nie jest tak, że idziemy do lasu i myślimy sobie, dzisiaj sfotografuję jelenia, no to poszukam sobie jelenia. Ja muszę wiedzieć dokładnie, gdzie te jelenie mogą przebywać. Ja muszę znać pory, w jakich mogę spotkać te jelenie. To jest bardzo złożony proces, ale też dużo pracy nad sobą, bo to nie jest tak, że się chodzi tylko w ładną pogodę, że to się chodzi tylko jak się ma ochotę. To trzeba być cały czas obserwować las, obserwować zwierzęta, kiedy one się przemieszczają, kiedy w jakim miesiącu będą na przykład w tym lesie, w miesiącu na przykład styczniu one będą zupełnie gdzie indziej, na jakie odległości na przykład przemieszcza się łoś. I to są takie rzeczy, które podstawowe rzeczy właściwie, a bez wiadomości o behawiorze zwierząt żadne zdjęcie nie powstanie. Bo ja muszę wiedzieć, jaki dystans ucieczki ma jeleń, jaki dystans ucieczki ma czapla. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby płoszyć zwierzęta, to przede wszystkim. Dlatego mam tutaj, jak widać, akcesoria potrzebne, siatki maskujące, to są czatownie, to są namioty. To jest odpowiedni ubiór też niezbędny do podchodzenia zwierząt. No i przede wszystkim sprawność fizyczna. Bo tam to jest tak, że czasami trzeba półtorej godziny siedzieć w jednym miejscu, praktycznie nie mrugać, bo zdarzyło mi się na przykład przedwczoraj, że przez półtorej godziny siedziałam przy łosiach, a one po prostu odpoczywały. Żeby nie zaburzyć im tego odpoczynku, trzeba poczekać i no nie udał mi się ten kadr niestety, bo one jak odpoczęły, odeszły w zupełnie innym kierunku. I z takimi porażkami trzeba się pogodzić, że to jest dzikie zwierzę, nad którym to nie jest fotografia ludzi, że układa sobie człowiek kadr i wszystko, i światło, i zachowania, i można ułożyć rękę, i pozę. To jest, trzeba się dostosować dokładnie do tego, jak dane zwierzę może się zachować, w którym kierunku będzie przychodziło, jak reaguje na zapach, jak reaguje na szelest w lesie. One są u siebie, one znają dosłownie każdy dźwięk, który... Zwierzę się nie spłoszy, jeżeli usłyszy przychodzącego jelenia na przykład w odległości 200 metrów, ale kroki ludzkie od razu rozpoznaje. Także to jest sztuka maskowania też, sztuka podejścia, sztuka wytrzymywania na mrozie na przykład. Zdarzało mi się chodzić 4 godziny z wodą w gumowcach. W tegoroczne rykowisko o mało nie skończyło się u mnie utonięciem w bagnie, bo po prostu
nie spodziewałam się aż takiej głębokości na nieznanym terenie. Także to nie jest tak, że to jest taka rekreacja. To potrzeba dużo samozaparcia też. Jakie ma Pani plany na przyszłość? Na przyszłość fotograficzne moje plany, no może nie związane do końca z fotografią przyrodniczą, bo od kiedy brałam udział w warsztatach tutaj organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, gdzie robiłam zdjęcia architektury Teres Pola, mam w planie wydać album właśnie o architekturze tutaj naszej okolicy, tych starszych takich już zabudowań, które znikają. No przy okazji pewnie powstaną zdjęcia, bo wpisane są zwierzęta w nasze środowisko, mamy ich tu bardzo dużo. Ale taki plan na najbliższą przyszłość to jest architektura. Co by chciała Pani przekazać naszym odbiorcom? Odbiorcom chciałam przekazać taki mój apel, żeby troszeczkę więcej zwracać uwagi na zwierzęta żyjące wokół nas. Mamy tutaj miejscowość niewielką. Te zwierzęta właściwie spotykamy na każdym kroku. Ostatnio zaczęły się pojawiać w mieście nawet łosie. Warto zachować zdrowy dystans, warto im tego troszeczkę powietrza dać, bo one muszą same się odnaleźć w cywilizacji i nie, w ogóle nie pomagamy im tym, że zwiększa się ilość samochodów, że działki są coraz częściej ogrodzone wysoko. Będą konflikty na linii zwierzęta, ludzie, ale warto też spojrzeć na to, że bez zwierząt jak ubogo by było na świecie. Przecież mamy tyle gatunków owadów, tyle gatunków roślin. Niektóre znikają w zastraszającym tempie. Wystarczyłoby nie opryskać czasami ogródka na jakimś pestycydem. I od razu ta bioróżnorodność wzrasta. Także z mojej strony taki drobny apel, żeby po prostu troszeczkę czasami tej przyrodzie ustąpić miejsca. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję.